kilka pomiarów świateł na skrzyżowaniu, ponieważ dlaczego pytam? Bo w piątek w Jedynce redaktor Weiss podejmował temat i w wielu miastach, chociażby we Wrocławiu, takie liczniki do dzisiaj funkcjonują i nikomu nie przyszło do głowy tych liczników zdejmować. Do tego jeszcze była dyskusja na temat inteligentnych pomiarów, które mogą spowodować większą płynność przejazdu samochodów. I stąd moje pytanie, bo to była bardzo długa, bardzo pouczająca audycja. Mówiono również o tym, że to bardzo podnosi bezpieczeństwo. I moje pytanie jest wprost. Jaki przepis spowodował, że licznik chociażby na skrzyżowaniu szkoły nr 13 został zdjęty? Nie było takiego przepisu mówiącego, że należy to zdjąć. Natomiast co ciekawe, nie ma przepisu, że tego typu liczniki można wierzyć. Więc po pierwsze, nie ma żadnego przepisu w prawie ruchu drogowym, w rozporządzeniach o znakach świetlnych, aby tego typu w ogóle licznik jest w ogóle dopuszczony przez prawo. On nie jest dopuszczany. W przypadku naszym, jak Państwo wiecie, dokonywaliśmy tutaj 3-miesięcznego testu, były sprawozdania pisane przez Straż Miejską, ilość straży i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego Ministerstwo Infrastruktury za pośrednictwem wojewodów w całej Polsce nakazało wszystkim samorządom zdjęcie tego typu liczników i dano okres zdjęcia tego typu liczników do... Panie Dyrektorze, kiedy był termin zdjęcia tego? Są w stanie zdjąć te wszystkie liczniki. Dokładnie, więc było taki nakaz obowiązującym prawem, że nie ma żadnego przepisu pozwalającego. Natomiast między innymi w Grudziądzu mieliśmy tutaj Komisję Bezpieczeństwa Ruchu. Stowarzyszenie CLIR miało posiedzenie parę miesięcy temu, był też przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który pokazywał akurat nam na tej konferencji poszczególne regulacje prawne z Unii Europejskiej, z poszczególnych państw, gdzie tego typu rozwiązania w ogóle funkcjonują. Wydaje się, że w tych państwach jest to tylko dopuszczone, ale dla ruchu pieszego. W przypadku ruchu pojazdów niestety podawane były negatywne skutki. Bardzo często były sytuacje, że kierowcy patrzyli na licznik, dojeżdżając ze skrzyżowania, gdy mieli jeszcze parę sekund na przejściu, niektórzy gwałtownie hamowali, stąd były kolizje, uderzenie w tył pojazdu. Niektórzy przyspieszali gwałtownie, aby zdążyć. Bardzo często, zwłaszcza to na kobiet dotyczyło, takie rzeczy też pamiętam z tej konferencji, gdzie panie patrząc, mam 30 sekund, spieszę się do pracy, tak, będę lusterką, ile tam się malować, jak już mi wchodzi zielone światło, to nie rusza po prostu, więc to powodowało komplikacje w tym. Takie są doświadczenia krajów europejskich. Jak pani radna by sobie życzyła, to w Zarządzie Dróg Miejskich są materiały z tej konferencji, jest to pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie było żadnego przepisu mówiącego o tym, było zalecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, aby zdemontować tego typu liczniki, bo są one niezgodnie z obowiązującym w kraju prawa.